Siema wszystkim. Jak Się domyślacie. A ogólnie będzie taki, że tak powiem, odcinek z ręki, bo zapomniałem poda, a drugiego wykorzystałem do oświetlenia. Nie tak chciałem zacząć film, no ale nic, niestety wyszło inaczej. Od wczoraj jestem na rybkach, na warcie. Chciałem zacząć nagrywać wczoraj, niestety przyjechałem dosyć późno, więc zanim zrobiłem cokolwiek, zanim się rozłożyłem, to była już 22, praktycznie 23 nawet bym powiedział. Więc film zaczynam nagrywać dopiero rano. Ogólnie jestem już po pierwszym braniu. Zresztą całkiem niedawno. Zaraz będziecie mogli sobie zobaczyć. Jest praktycznie chyba cały od początku do końca. A ja muszę wywieźć zestaw, bo co tak będzie stał pusty, nie? Warciarski zbój. Takie karaski. Na warcie nałapałem. W rejestrze mam wpisane. Żeby nie było. No, bo tu teraz taki jeden głupek krąży. I ludziom klepie jakieś dziwne głupoty do głowy. Więc wszystkim tym, którzy mnie oglądają, gdzieś tam łowią na warcie i mają problemy z takim panem, który myśli, że jest kimś, powiem tylko, że na odcinku gorzowskim nie ma zakazu grodzenia rzeki, a to, czym ten pan sobie świeci, to można sobie tyłek podetrzeć. Zakaz grodzenia szlaku wodnego, moi drodzy, mili państwo, tyczy się narzędzi połowowych. I nie, wędka nie jest narzędziem połowowym, bo wy nie jesteście rybakami. Także jeżeli ktoś przyjął taki mandat, bo wiem, że jeździ z policją czy pływa, to brawo wy. Jeżeli będzie się chciał wam doczepić, no to już wiecie, jak odpowiedzieć. Także nie przejmować się, póki co grodzić wolno, aczkolwiek słyszałem, że nasze kochane PZW chce iść w ślady okręgu wrocławskiego i grodzić nie będzie można. Kiedy? Czy to będzie w przyszłym roku? Nie wiem. Po prostu takie wieści słyszałem. A, jeszcze z takich ciekawostek, bo on tam też sprawdzał, zapomniałem właśnie, sprawdza wyposażenie łodzi. I odnośnie tego, co my na tej łodzi powinniśmy mieć, to w ustawie jest wymieniony bosak. I wszystkim tym, którzy nie mają,
polecam kupić. I teraz uwaga, bierki. W żadnej ustawie, ani w żadnej, w żadnym rozporządzeniu jakimś dziwnym, gdziekolwiek indziej, nie jest określone, jaki ma mieć wymiar ten bosak. Jest po prostu, że łódź ma być wyposażona w bosach, tam coś tam, coś tam, coś tam, coś tam, tak? Więc kupcie sobie bierki, wyciągnijcie z niego bosak, wsadźcie se do, wrzućcie gdzieś tam, gdziekolwiek, co ze sobą zabieracie na ryby, nie? I gwarantuję wam, że żadnego mandatu nie dostaniecie. Bo bosak to jest bosak, niezależnie co tam będziecie mieli, to niestety ktoś będzie musiał to uznać. Dobra, ja mam rzyca uzbrojonego. O tak, o. Sobie ładnie wisi. Pławik 20 z grzechotką. Także. Idę wywozić, a was zapraszam ze mną. O, tam jest nasz obóz. Ja mam postawione pod tą pierwszą główką. Tą omijam i stawiam sobie tu pod tą radzywą sprawę. No to ładnie napłynąłem. No może nawet tu postawimy. No, jak widzieliście, udało się wyciągnąć fajną rybkę. Ja się za chwilę zabieram za jakąś mini sesję i trzeba będzie ją wypuścić. Także idę do wody. Siema. Dzisiaj mam poniedziałek, siedzę od czwartku i powiem wam, że jest straszna lipa. Zaliczyłem jedną rybę, kombinowałem z miejscami, z zestawami. Niestety no, ryby są mega nieaktywne. Co mnie cieszy? Cieszy mnie to, że przez te 4-5 dni przewinęło się tu sporo osób, jeśli chodzi o trolling i wiem, że ludzie nic nie połapali. Wiem też, że w promieniu tutaj 10 km prawo-lewo ode mnie siedziało 8 czy 9 ekip i też nic nie złowili, także mega cieszy mnie ta rybka, aczkolwiek naprawdę liczyłem na więcej. Miałem zwinąć się w ogóle wczoraj, no ale niestety zaczął padać deszcz, a nie chciałem zwijać mokrego mandżuru, więc mówię, zostanę, poczekam, aż sobie wyschnie. Trochę z myślą, że zmiana pogody sprawi, że te ryby trochę się ruszą. No niestety nic takiego się nie stało. Nie wiem czemu. Nie wiem w ogóle, co się dzieje z rybami. Zresztą nie tylko na warcie, wiem, że na odrze to jest to samo. Rano jeszcze wziąłem ponton, żeby sobie
popływać, popukać, zobaczyć, czy te ryby w ogóle są, czy są aktywne. Obskoczyłem 10 główek. Dopiero na ostatniej, czyli na pierwszej główce, znalazłem jedną rybę, która gdzieś tam się zakręciła na chwilę koło zestawu i zaraz zniknęła. Czemu tak się dzieje? Nie wiem, nie mam pojęcia. Cały czas liczę na to, że te ryby zaraz wrócą do normalności i sezon, powiedzmy, zacznie się naprawdę fajnie. Bo przecież w końcu muszą zacząć gryźć. A jak nie, to będzie trzeba kombinować, szukać w miejscach, gdzie do tej pory się nie szukało. Bo coś musi być nie tak, że jest tak, jak jest. No nic, ja się za chwilę zbieram, zaczynam pakować. Tyle ode mnie. Do zobaczenia na następnym filmie.